Witajcie wszyscy zakochani w muzyce i dźwiękach. Witamy Was dzisiaj z pięknej, edukacyjnej sali Filharmonii Lubelskiej i zapraszamy Was na muzyczne warsztaty z dźwiękami wśród zwierząt. Będziemy dzisiaj poznawać różne dźwięki, będziemy grać, śpiewać, rytmizować, ćwiczyć nasz język i naszą buzię. A więc zapraszamy. Rozpoczniemy nasze zajęcia dzisiejsze od rozśpiewania. Będziemy podczas tego rozśpiewania poznawać dźwięki gamy C-dur. Jakie to dźwięki? Na pewno je znacie. Widać je tutaj przede mną. To dźwięki do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Będziemy je śpiewać w różnych układach. Potem zaczarujemy je trochę. Coś się z nimi wydarzy, ale to powiem w trakcie. Zasada jest bardzo prosta. Najpierw śpiewam ja, potem wy próbujecie powtórzyć dokładnie to samo, co ja zaśpiewałam przed chwilą. Spróbujmy. Do, re, mi, mi, mi. Mi, fa, sol, sol, sol. Sol, mi, do, do, do. Sol, fa, mi, re, do. No to teraz te wszystkie dźwięki wymieszamy i zrobimy jakiś inny układ z tych dźwięków. Posłuchajcie i powtórzcie. Mi, sol, do. Re, fa, re, fa, re. Do, mi, do, mi, do. Sol, fa, mi, re, do. To było proste, prawda? Więc teraz troszkę utrudnimy sprawę. Tym razem już ja nie będę śpiewać, tylko będę grać Wam poszczególne dźwięki na dzwonkach. Wy postarajcie się zapamiętać, jakie to były dźwięki i powtórzyć je głosem. Uwaga, zaczynamy! Wymieszamy te dźwięki jeszcze raz i będzie troszkę inny układ. Znów patrzymy, jakie to będą dźwięki, zapamiętujemy i staramy się powtórzyć je głosem. I wy? Teraz łączymy dźwięki dzwonków z dźwiękiem mojego głosu i z dźwiękiem waszego głosu. I zasada jest ta sama. Najpierw słuchacie, potem powtarzacie. Gotowi? No to zaczynamy. Do, do, re, re, do, do, do. Re, re, mi, mi, re, re, re. I wy? Mi, mi, fa, fa, mi, mi, mi. Sol, fa, mi, re, do.
ten sposób nasze buzie są rozśpiewane i poznaliśmy kilka niezwykłych dźwięków gamy C-dur. To była nasza pierwsza aktywność. Mam nadzieję, że poszło Wam bardzo dobrze. Poznaliśmy już kilka dźwięków gamy C-dur, a teraz spróbujemy zagrać piosenkę i zaśpiewać, w której będą występowały wszystkie dźwięki gamy C-dur. Pora, aby pojawiło się pierwsze zwierzątko naszych warsztatów z dźwiękami wśród zwierząt. Jakie to będzie zwierzątko, a może nawet dwa, po prostu posłuchajcie sami. Możecie śpiewać i grać razem z nami, jeśli macie takie dzwonki w domu. A jeśli nie, to po prostu przyglądajcie się na dzwonki, które są oznaczone nazwami dźwięków i próbujcie je zapamiętywać. No to zaczynamy. Po klawiszach skacze kot, skory jest do różnych psot. Biegnie w górę jak po chórkach, potem zbiega na pazurkach. Stąpa w przód i w tył jak rak, na klawiszach prędko tak. C, D, E, F, G, A, H, C, C, H, A, G, F, E, D, C. Tak mu się podoba gra, że zaprosił nawet psa. Gonią w górę, potem w dół, każdy się w melodię wczuł. Jakie to były zwierzątka? Chyba już wiecie, że to był kot i pies. Jeśli nie macie takich dzwonków jak my, możecie wykorzystać dzwonki, które być może macie w domu. Właśnie takie. Na nich też można zagrać tę melodię. Spróbujcie. Z dźwiękami wśród zwierząt. Pojawiły się już dwa zwierzątka. Kot i pies. No to teraz pojawi się ptaszek. Jaki ptaszek tak śpiewa? Na pewno od razu poznacie. Spróbujmy zaśpiewać razem. Bardzo prosta melodia. Kukaj, kukaj, kukułeczko miła, powiedz, ile latek będę żyła. To taka muzyczna wyliczanka. Spróbujmy zaśpiewać razem. Kukaj, kukaj, kukułeczko miła, powiedz, ile latek będę żyła. Skoro już to umiemy, to spróbujemy dołączyć do tego wyklaskiwanie rytmu. Pomoże nam w wyklaskiwaniu tego rytmu użycie sylab rytmicznych ta i ti. Tam, gdzie widzicie nutę z czarną główką i z laseczką, czyli ćwierćnutę, tam będziemy powtarzać sylabę ta, a tam, gdzie macie nuty połączone chorągiewką, to są ósemki i będziemy tam wypowiadać sylabę ti. Spróbujcie razem z nami. Ta, 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 ti, ti, ta. Teraz połączmy śpiewanie z klaskaniem. Kukaj, kukaj, kukułeczko miła, powiedz, ile latek będę żyła. Oczywiście tę prostą rymowankę możemy również wykonać inaczej, przy pomocy fletu i przy pomocy tamburyna. Więc melodię głosu tym razem zagra flet, a klaskanie zamienimy na dźwięki tamburyna. No to spróbujmy, jak to będzie brzmiało, a Wy możecie to zrobić razem z nami oczywiście. Bardzo prosta wyliczanka. To teraz podnosimy poprzeczkę troszkę wyżej. Spróbujemy tę prostą melodyjkę zaśpiewać razem z akompaniamentem. Akompaniament wykonamy na dzwonkach diatonicznych.
w dwugłosie, a nawet momentami w trzygłosie. Zaczniemy od głosu pierwszego, tego, który widzicie w drugiej linii, czyli w tej linii pod nutami opatrzonymi tekstem. Posłuchajcie, jak ta melodia brzmi. Jak zauważyliście, ten prosty motyw jest bardzo króciutki i powtarza się cztery razy. Teraz spójrzcie na linię trzecią. Ten motyw będzie jeszcze prostszy, więc myślę, że nie będziecie mieć z tym żadnego problemu. Posłuchajcie, jak on będzie brzmiał. Spróbujmy teraz połączyć te dwie linie melodyczne, czyli dzwonki diatoniczne pierwsze i dzwonki diatoniczne drugie. Spróbujmy razem. No i poziom ostatni, najtrudniejszy, ale okaże się, że tak naprawdę jest bardzo łatwy, czyli połączymy akompaniament na dzwonkach numer 1, na dzwonkach numer 2. Spróbujemy połączyć to ze śpiewem. No to spróbujmy. Kukaj, kukaj, kukułeczko miła, powiedz ile latek będę żyła. Z taką prostą melodyjką możecie się bawić w ten sposób, wykonywać ją na różne sposoby. Zapraszamy do muzykowania. Pojawiły się już trzy zwierzątka. Kot, pies, kukułka. No to teraz zaprosimy jeszcze inne zwierzątka. Tym razem to będą również ptaki. Co poćwiczymy? Poćwiczymy dykcję i artykulację, czyli troszkę pogimnastykujemy nasze języki. Przygotowałam dla Was kilka wierszyków łamiących języki. Spróbujcie powtarzać po mnie każdy werset przeczytanego przeze mnie wiersza w jak najbardziej wyraźny, dokładny, piękny sposób. Pierwszy wiersz nosi tytuł Szczepan Szczygieł. Więc ja będę czytać jedną linię, a Wy po mnie ją powtarzacie. Zaczynamy. Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, więc do szwagra skoczył, szwagrze. Szwagrze, ostrzyż mnie choć krztynę, bo mam chrzciny za godzinę. Nic prostszego, szwagier na to. Żono, brzytwę daj szczerbatą. Wrzysko będzie strzechę szczygła. Ta szczerbata brzytwa strzygła. Usłyszawszy straszną wieść, Szczepan Szczygieł wrzasnął cześć. I przez grządki poza szosą niestrzyżony czmychnął w proso. Drugi wierszyk o innym ptaszku, tym razem o trznadlu. Spróbujmy go powiedzieć wspólnie. W krzakach rzekł do trznadla trznadel. Możesz mi pożyczyć szpadel? Muszę nim przetrzebić chaszcze, bo w nich straszą straszne paszcze. Odrzekł na to drugi trznadel. Niepotrzebny trznadlu szpadel.
gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach, z krzykiem pierzchnie każda paszcza. I trzeci wierszyk, tym razem o muszce. Mała muszka spod łopuszki chciała mieć różowe nóżki. Różdżką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. Po cóż czary, moja muszko? Różże muszczkiem, a nie różdżką. Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki i unurzaj w różu nóżki. Myślę, że jak powtórzyliście po mnie te trzy wierszyki, to jesteście już mistrzami dykcji i artykulacji. Bardzo Wam dziękuję.